wiele też i cieleśnie postępował. Aber dann erlebte er, was wir gestern Abend gesehen haben im Knie. Ale też i on w międzyczasie przeżywa to, co żeśmy mogli wczoraj wieczorem rozważać, to znaczy zdarzenia w Knie. Und jetzt wird das neue Leben in Jakob wirksam. I teraz to nowe życie staje się też czynne w Jakubie. Und wir finden ihn wieder in Bethel. I stwierdzamy, że Jakub znowu znajduje się w Betel. Und zwar spricht Gott zu ihm, ziehe hinauf nach Betel. A mianowicie w ten sposób, że to Bóg mu powiedział, idź, przeprowadź się do Betel. Das hinaufziehen bedeutet, dass er lernen muss, dass er hier auf Erden ein Fremdling ist. To, że musiał tam iść na to miejsce, to oznacza, że on na tej ziemi musiał się czuć jako przychodzeń. Auch wir müssen dürfen diese Fremdlingschaft hier auf Erden verwirklichen. Też i my możemy to sytuację pielgrzymstwa na tej ziemi tutaj urzeczywistniać. In dem Maße, wie ein Gläubiger, ein bekehrter Mensch seine Fremdlingschaft lebt, hier auf Erden. Tak, w takiej mierze, w jakiej wierzący człowiek żyje z tym uczuciem, że jest pielgrzymem na ziemi, albo przychodniem na tej ziemi, in dem Maß erkennt er auch die Kostbarkeit von Bethel. Tak też i w tej mierze on może korzystać z tych kosztowności zawartych w Betel. Vielleicht hat es hier im Raum gläubige Menschen, jemand, der hat gar nicht mehr so eine rechte Freude am Zusammenkommen als zusammen. Może tutaj w tym pomieszczeniu znajduje się ktoś wierzący, który nie ma w swoim sercu wielkiej radości z tego powodu, że może zgromadzać się wspólnie jako zgromadzenie. So eine Zeit hat es auch in meinem Leben gegeben. Taki też okres czasu był i w moim życiu. Und der Grund war, weil ich die Fremdlingschaft nicht verwirklicht habe. A powód był taki, że ja nie urzeczywistniałem tego stanu, że jestem przychodniem. Wir sind tatsächlich nicht sesshaft hier auf Erden. Tak, rzeczywiście, my tutaj nie jesteśmy na stałe zasiedleni na tej ziemi. Ich habe früher öfters gesagt, dawniej często mówiłem, wenn jemand mich fragte, was ich so machen würde, gdy ktoś mnie pytał, co bym zrobił, dann habe ich etwas im Spaß gesagt, ich bin ein Zigeuner. To wtedy ja tak żartobliwie odpowiadałem, że ja jestem cyganem. Ich gehe kreuz und quer. Idę przez ziemię wzdłuż i wszerz. Ich bin nicht sesshaft. Nie jestem zasiedziałem w jednym miejscu. Manchmal bin ich in Polen. Czasami jestem w Polsce. Manchmal in Österreich. Czasami w Austrii. Und manchmal in Deutschland. Czasami w Niemczech. Da saß ich einmal im Französischen an einer Konferenz. I raz kiedyś też siedziałem na konferencji w Szwajcarii, w części francuskiej. Ein Bruder sprach an dieser Konferenz. Jeden z braci przemawiał na tej konferencji. Und er sagt, es gibt zweierlei Menschen, die nicht sesshaft sind. I powiedział, że są dwa rodzaje ludzi, którzy nie mają stałego miejsca pobytu. Das eine sind Zigeuner. Jedni to są właśnie Cyganie. Die gehen hin und her, ohne ein Ziel zu haben. Oni po prostu krążą po ziemi, nie mając celu. Und dann gibt es noch Pilger. Ale również są też i pielgrzymowie. Die Pilger sind auch nicht sesshaft. Pielgrzymowie też nie są zasiedzieli na jednym miejscu na ziemi. Aber die Pilger haben ein Ziel. Ale ci pielgrzymowie mają pewien cel. Seit diesem Tag habe ich nie mehr gesagt, dass ich ein Zigeuner bin. Od tego czasu już nigdy nie mówiłem, że jestem Cyganem. In Wahrheit, wir sind Pilger. Tak, bo po prawdzie to my jesteśmy pielgrzymami. Wir haben ein Ziel vor uns. Tak, my mamy cel przed sobą. Das ist der Himmel. To jest niebo. Und in dem Maß, wie das Ziel vor unseren Augen leuchtet. Tak, i w takiej mierze, w jakiej przed nami właśnie błyszczy, świeci ten cel. In dem Maß werden wir
Pilger hier auf Erden. To w takiej mierze też i my będziemy tutaj w rzeczywistości na tej ziemi pielgrzymami. Und in dem Maß wird uns auch der Platz des Zusammenkommens kostbar. Tak, i w tej mierze dla nas będzie kosztownym to miejsce wspólnych zgromadzeń. Gott sagt zu Jakob, wohne da selbst. Ja, Bóg powiedział do Jakuba, zamieszkaj tam. Das Wohnen in der Bibel ist ein sehr schönes Wort. Zamieszkać to w Biblii bardzo piękne słowo. Das bedeutet, dass wir uns da wohlfühlen. A to ma oznaczać, abyśmy w tym miejscu się dobrze czuli. A, jetzt sehen wir einen großen Unterschied. Tak, teraz widzimy wielką różnicę. Vor 20 Jahren hat er gesagt, wie furchtbar ist dieser Ort. Przed 20 laty Jakub powiedział, o jakim lękiem napawa mnie to miejsce. Und jetzt fühlt er sich plötzlich wohl an diesem Ort. A teraz nagle on czuje się dobrze w tym miejscu. Wisst ihr, das Zusammenkommen als Versammlung nach Gottes Gedanken? Wiecie, to zgromadzanie się wspólnie jako zgromadzenie według woli Bożej ist der schlimmste Ort für das Fleisch. To jest najgorsze miejsce dla naszego ciała, cielesności. Und er ist der schönste Ort für das neue Leben. Ale to jest najpiękniejsze miejsce dla tego nowego życia w nas. Dann sagt er ihm, dass er einen Altar da bauen soll. A wtedy Bóg też mu dalej powiedział, że ma zbudować ołtarz. Ich möchte jetzt zeigen, was der Altar für uns bedeutet. Chciałbym na to wskazać, co ten ołtarz dla nas oznacza. Wir finden diesen Altar sehr oft genannt im Alten Testament. Bardzo często stwierdzamy w Starym Testamencie wymienione słowo ołtarz. Aber auch in Hebräer 13 wird von uns Christen, sagen die Christen. Ale również też i w Hebrajczyków w 13 rozdziale mówią chrześcijanie. Wir haben einen Altar. My mamy ołtarz. Wenn wir über die Wahrheit des Altars nachdenken, gdy będziemy rozmyślali o wszystkich prawdach dotyczących ołtarza, dann bedeutet er in jedem Fall, to za każdym razem będzie to oznaczało, der Weg, auf dem der Mensch Gott nahe. Że to jest droga, na której człowiek może się przybliżyć do Boga. Wenn ein Mensch Gott nahen will, jeżeli jakiś człowiek chce się przybliżyć do Boga, dann muss er zwei Dinge verstanden haben. To musi zrozumieć dwie rzeczy. Erstens, dass Gott heilig ist. Po pierwsze, że Bóg jest święty. No, dann sagt jeder aufrichtige Mensch, tak, i teraz powie każdy szczery człowiek, dann kann ich Gott nicht nahen. To tak, nie mogę się przybliżyć do Boga. Aber er muss die zweite Wahrheit erfassen. Ale w tym celu musi uchwycić się drugiej prawdy. Dass er sich einhüllen darf in die Gnade, die von Golgatha. Że ja mogę się zanurzyć w tej prawdzie, czy skryć się w tej prawdzie, która płynie z Golgoty. Das ist der Weg, auf dem ein Mensch Gott nahen kann. To jest właśnie droga, na której człowiek może przybliżyć się do Boga. Das haben wir persönlich erlebt. To żeśmy wszyscy osobiście przeżyli. Als wir uns bekehrt haben. W tym czasie, gdy żeśmy się nawrócili. Da haben wir die Heiligkeit Gottes anerkannt. Wtedy żeśmy uznali świętość Bożą. Und wir haben die Gnade von Golgatha in Anspruch genommen. Ale też i wtedy żeśmy skorzystali z tej łaski z Golgoty. Aber dann dürfen wir als erlöste täglich Gott nahen im Gebet. Ale my możemy teraz jako odkupieni codziennie przybliżać się do Boga w modlitwie. Und das kann nur verwirklicht werden. A to może być tylko wtedy urzeczywistnione. Indem wir die Heiligkeit Gottes anerkennen. Wtedy, gdy my uznamy świętość Bożą. Und die Vollgültigkeit des Werkes des Herrn Jesus auf Golgatha. Ale również i wtedy, gdy uznamy całkowitą ważność tego dzieła na krzyżu Golgoty. Und dann nahen wir Gott ohne Furcht. A wtedy będziemy się przybliżali do Boga bez bojaźni. Christen, die das verstanden haben. I chrześcijanie, którzy to zrozumieli. Die nahen Gott nicht mit Zittern. Ci przybliżają się do Boga bez drżenia. Sie nahen Gott mit Freimütigkeit. Oni ze świętością przybliżają się do Boga. Diese Wahrheit findet ihr besonders klar dargestellt in Jesaja 6. Tą prawdę szczególnie zobrazowaną znajdujemy opisaną w Izajasza 6 rozdział. Jesaja sieht den Herrn sitzen auf hohen und erhabenem Throne.
Tam Izajasz widzi Boga siedzącego na wysokim i wzniosłym tronie. Und da sind Seraphim. I widzi też i Serafinów. Sie rufen heilig, heilig, heilig. I oni wołają cały czas: święty, święty, święty jest Pan. Izajasz mówi: wehe mir, denn ich bin verloren. Izajasz powiedział: biada mi, bo jestem człowiekiem zgubionym. Denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Gdyż jestem mężem warg nieczystych. Und jetzt kommt ein Seraphim zu ihm geflogen. I teraz do niego przyszedł jeden ze Serafinów. Und er nimmt eine glühende Kohle von dem Altar, który wziął żarzący się węgielek z ołtarza. Und er berührt die Lippen von Jesaja. On dotknął tym węgielkiem ust Izajasza. Und er sagt, jetzt ist deine Ungerechtigkeit gewichen. I teraz i mówi, teraz została usunięta twoja nieprawość. Das ist eine sehr klare, deutliche Beschreibung in der Schrift. To jest bardzo jasny i dobitny to jest opis, który znajdujemy w Piśmie Świętym. Von dem, was wir jetzt versuchen darzustellen. Opis tego, co teraz staramy się przedstawić. Was den Altar betrifft. Co dotyczy właśnie ołtarza. Also, wir können Gott persönlich nahe. A więc my możemy osobiście przybliżać się do Boga. Damals bei unserer Bekehrung haben wir es getan. Kiedyś w czasie nawrócenia żeśmy to uczynili. Dann tun wir es auch täglich. Tak też i to czynimy codziennie. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr es tut. Mam przynajmniej nadzieję, że każdego dnia każdy z was to czyni. Dass ihr im Gebet das Angesicht Gottes sucht jeden Tag. Że każdego dnia poszukujecie w modlitwie oblicza Bożego. Aber dann gibt es noch den gottesdienstlichen Altar. Ale również istnieje ołtarz, na którym zanoszona jest służba do Bogu. Wo wir gemeinsam Gott nahe. Gdzie my możemy wspólnie przybliżać się do Boga. Und dieser Altar ist hier gemeint. I tu jest właśnie mowa o tym ołtarzu. Es gibt eigentlich für uns zwei Altäre. I w zasadzie dla nas są dwa ołtarze. Und wir finden sie in 1. Mose 12. Znajdujemy opisane w 1. Księdze Mojżeszowej 12 rozdział. In Vers 7, w 7 wierszu, in der Mitte steht, tam w środku tego wiersza jest zapisane, und er, Abraham, baute das selbst Jehova, der ihm erschienen war, einen Altar. I wtedy on, Abraham, zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Das ist sein persönlicher Altar. I to jest mowa o jego osobistym ołtarzu. Aber in Vers 8, bo dalej w wierszu 8, und er brach auf von dannen nach dem Gebirge, ostwärts von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel gegen Westen und Ai gegen Osten. Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i rozbił swój namiot. Betel było z zachodu, a Ai ze wschodu. Und er baute das selbst Jehova einen Altar. Tam zbudował Panu ołtarz. Und rief den Namen Jehova. I wzywał imienia Pana. A das ist ein Bild des gemeinsamen Altars. To jest właśnie obraz tego naszego społecznego ołtarza. Des gottesdienstlichen Altars. Ołtarza, na którym jest zanoszona chwała Bogu. Das ist das, was wir verwirklichen dürfen. To jest to, co my możemy zawsze urzeczywistniać. Wenn wir als Versammlung zusammenkommen. Wtedy, gdy się zgromadzamy jako zgromadzenie. Um gemeinsam Gott zu nahe. Aby wspólnie się przybliżać do Boga. Und wir sehen auch eine starke Verbindung zwischen dem Altar und dem Tisch des Herrn. I tu w tym oglądamy też i wielką łączność w tym, pomiędzy tym ołtarzem a stołem Pańskim. Ihr könnt das finden in zwei Stellen im Alten Testament. Możecie to znaleźć w dwóch miejscach Starego Testamentu opisane. Aber auch in 1. Korinther 10. Ale również też i w pierwszym liście do Koryntian 10 rozdział. Jetzt befiehlt Jakob etwas, das Gott ihm gar nicht gesagt hat. I teraz Jakub rozkazuje swojej rodzinie coś, co w ogóle Bóg mu nie powiedział, żeby zrobił. Er sagt, tut die fremden Götter hinweg. Jakub tutaj rozkazał, usuńcie obcych bogów spośród siebie. Nachdem er jetzt die Wahrheit des Altars erfasst hat. Tak, po tym, gdy on już zrozumiał wszelkie prawdy o ołtarzu. Dass wir gemeinsam dem wahren Gott nahen dürfen.
że my możemy wspólnie do tego prawdziwego Boga się przybliżać. Erkennt er jetzt, dass man die Götter wegtun muss, die Götzen. On teraz dopiero poznaje, że trzeba, konieczne to jest, aby usunąć bożków spośród siebie. Ich möchte versuchen zu zeigen, was Götzen sind. Tak, ja teraz postaram się wam zobrazować, pokazać, co to są bożki. Das sind menschliche Vorstellungen von Gott. To są ludzkie wyobrażenia o Bogu. Das sind menschliche Überlegungen, wie man Haus Gottes verwirklichen könnte. To są ludzkie wyobrażenia, w jaki sposób można Dom Boży urzeczywistnić. Das sind Dinge, die der menschlichen Fantasie entspringen. I to są rzeczy, które powstały w ludzkiej fantazji. Es gibt acht Kapitel in der Heiligen Schrift, die nur von den Götzen sprechen. Jest 8 całych rozdziałów w Piśmie Świętym, które tylko mówią o bożkach. Es ist Jesaja 40 bis 48. To jest Izajasz od 40 do 48 rozdziału. Und da lesen wir zweimal, tam czytamy dwukrotnie, dass Gott zu diesem Volk gesagt, że Bóg mówi do tego narodu, Jehova ist mein Name, moje imię jest Jehowa, und meine Ehre gebe ich keinem anderen. A czci mojej nie oddam nikomu innemu. Und da beschreibt Jesaja, wie die Götzen entstehen. I tam Izajasz opisuje, w jaki sposób powstają bożki. Da nimmt jemand ein Stück Holz. Ktoś bierze kloc drewna. Und er schnitzt daran nach seinen Vorstellungen. On rzeźbi go według własnego wyobrażenia. Und er sagt, das ist mein Gott. I potem twierdzi, to jest mój Bóg. Nun glaube ich nicht, dass es hier in Polen noch Götzen gibt in den Gärten aufgestellt, so Holzgötzen. Prawie, że nie wierzę w to, żeby w Polsce w ogrodach miały stać bożki ustawione. Aber die Gefahr besteht, dass wir eigene Vorstellungen von Gott haben. Ale zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że będziemy mieli własne wyobrażenia dotyczące Boga. Unsere Überlegungen und unsere Fantasie ist wertlos, wenn es um die Fragen von Gott und seinem Hause geht. Nasze rozmyślania i nasza fantazja jest bezwartościowa, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie tych spraw świętości Bożej. Ein Mensch kann nur so viel von Gott wissen, człowiek może tylko tyle o Bogu wiedzieć, wie er von sich offenbart. Na ile on się temu człowiekowi objawi. Und er hat sich ganz geoffenbart, a Bóg się całkowicie objawił, in seinem Worte, w swoim słowie, in seinem Sohne, w swoim synu, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaft. Bo w nim zamieszkała cała pełnia bóstwa cieleśnie. Und das erkennt jetzt Jakob hier. Tak, Jakub tutaj poznaje to. Wenn es um das Haus Gottes geht, że jeżeli chodzi o sprawę Domu Bożego, müssen alle menschlichen Vorstellungen verschwinden, muszą zniknąć wszelkie ludzkie wyobrażenia. Und da geht es nur darum, den Willen Gottes zu erkennen in seinem Wort. A chodzi tylko o to, aby wolę Bożą w Jego Słowie poznać. Aber dann erkennt er noch etwas. Ale Jakub tutaj poznaje jeszcze coś innego. Er sagt, reinigt euch. On tu jeszcze rozkazał, oczyśćcie się. Das Haus Gottes, der Platz des Zusammenkommen, ten Dom Boży, miejsce wspólnego zgromadzania się, ist der Ort, wo die Sünde gerichtet wird. Jest to miejsce, w którym grzech jest osądzany. Wenn die Sünde nicht mehr gerichtet wird, jeżeli grzech nie będzie osądzany, dann verliert ein Zusammenkommen den gottgemäßen Charakter. To wtedy takie zgromadzenie traci ten charakter odpowiedni do istoty Bożej. Und zwar Sünde in jeder Form. Sünde in sittlicher und auch in lehrmäßig. Die Sünde in sittlicher und lehrmäßiger Hinsicht muss an diesem Platz gerichtet werden. I grzech w wszelkiej formie, zarówno moralnej czy zmysłowej, na tym miejscu musi być osądzony. Wir finden diese Wahrheit in Hebräer 13. I tą prawdę stwierdzamy w Hebrajczyków 13 rozdział. Da wird vom Sündopfer gesprochen.
Tam mowa jest o ofierze za grzech. Und der Leib dieses Opfertieres musste außerhalb des Tores verbrannt werden. A mięso tej ofiary zanurzonej za ten grzech miało być spalone poza bramą. Das ist das Gericht Gottes über die Sünde. Tak wygląda właśnie sąd Boży nad grzechem. Und das ist am Platz des Zusammenkommens muss das wahr werden. I na miejscu wspólnego zgromadzania się musi być to urzeczywistnione. Dass wir die Bereitschaft haben, jede Sünde zu richten. I abyśmy mieli właśnie tą skłonność każdy grzech osądzić. Aber das fängt zuerst bei uns selber an. Ale wszystko zaczyna się od nas samych. Darum lesen wir in Hebräer 11. Dlatego też czytamy w Hebrajczyków 11 rozdział. Also, ein jeder prüfe sich selbst. A więc każdy niech samego siebie bada. Und also ist er. I niech jest z tego. Wenn wir uns selbst prüften, so würden wir nicht gerichtet. Bo jeżeli będziemy samych siebie badać i doświadczać, to nie będziemy doświadczani przez Niego. Das ist die Wahrheit über die Reinigung. To jest prawda dotycząca oczyszczania się. Wenn wir an diesen Platz des Zusammenkommens gehen, i gdy idziemy na to miejsce zgromadzania się, muss er geschehen, muss dieser Weg um Krebsgericht begangen werden. To droga nasza musi rozpocząć się od osądzenia samego siebie. Aber dann sagt er weiter, auch sie sollten die Kleider wechseln. Ale Jakub dalej tu też zalecił swojej rodzinie, zmieńcie szaty swoje. Und das spricht davon, dass wir vor dem Herrn würdig uns verhalten. A to mówi też obrazowo o tym, że mamy przed Panem w sposób godny się zachowywać. Ich möchte noch einmal erinnern, dass es für uns zwei wichtige Orte auf Erden gibt. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że dla nas na ziemi są dwa ważne miejsca. Das eine ist die christliche Familie. Jednym z nich to jest nasza chrześcijańska rodzina. Und wenn es um mein Familienleben geht, jeżeli chodzi o moje życie rodzinne, da ist es, gibt es ein Wort, das wir die Familie Bieter besonders liebt. I jest jedno takie słowo, które rodzina Bileter bardzo umiłowała. Das ist das Wort gemütlich. Locker zusammensitzen und lachen. Przyjemnie ze sobą usiąść, z uśmiechem, przytulnie, swobodnie. Und ich kann euch sagen, dass wir es zu Hause oft sehr gemütlich und lustig haben. I mogę wam powiedzieć, że u nas w domu jest często przyjemnie i wesoło. Aber wenn wir vor dem Herrn versammelt sind, ale gdy jesteśmy zgromadzeni przed Panem, da haben diese Dinge keine Platz. To te rzeczy nie mogą znaleźć tam swego miejsca. Dann muss es dem Herrn würdig sein. To wtedy musi to być przed Panem uczynione godnie. Würdig im Reden, wie wir reden. Godnie, jeżeli chodzi o naszą mowę. Würdig, wie wir uns benehmen. Godnie, jeżeli chodzi o nasze zachowanie się. Dem Herrn würdig, wie wir uns kleiden. I też i godnie dla Pana, jak my się przyodziewamy. Natürlich weiß ich, dass das Empfinden für Würdigkeit nicht in jedem Land gleich ist. Naturalnie może tak być, że nie w każdym kraju jest jednakowe zrozumienie tego pojęcia godnie. Und dennoch wollen wir das nicht vergessen. Ale pomimo tego nie chcielibyśmy zapominać, wenn wir gemeinsam vor dem Herrn sind, że jeżeli jesteśmy wspólnie przed Panem, dann wollen wir uns dem Herrn würdig benehmen. To chcielibyśmy się godnie przed Panem zachowywać. Das war doch das Problem der Korinther. Takim właśnie był też problem Koryntian. In 1. Korinther 11. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian 11 rozdział. Da haben sie das Mahl des Herrn zu einem gewöhnlichen Essen herabgenommen. Oni wtedy stół pański zdegradowali do zwykłego posiłku. Und es gab sogar solche, die betrunken dabei waren. A nawet zdarzali się i tacy, którzy w czasie tego posiłku opili się. Und der Apostel muss sehr ernst mit ihnen sprechen. I apostoł musiał bardzo poważnie się zwracać do nich.
Er sagt, das ist nicht das Mahl des Herrn. I odpowiedział, takim nie jest obchodzenie pamiątki śmierci Pana. Then das soll dem Herrn würdig sein. Gdyż to ma się dziać godnie przed Panem. In Vers 4 sehen wir dann, dass Jakob nicht nur den Befehl gegeben hat. I w wierszu czwartym stwierdzamy, że Jakub nie tylko, że wydał polecenia, sondern dass diese Dinge auch praktisch verwirklicht. Ale stwierdzamy tam, że te rzeczy też i w praktyce zostały urzeczywistnione. Wir können diese Wahrheit nicht nur der Lehre nach vorstellen. My te prawdy nie tylko, że powinniśmy według nauki zawsze przedstawiać, według słowa, sondern es geht darum, das auch zu tun. Ale chodzi o to, abyśmy je urzeczywistniali. Als der Herr Jesus auf Erden war, gdy Pan Jezus był na ziemi, hat er von zwei Männern erzählt. On opowiedział o dwóch mężach. Die haben beide ein Haus gebaut. Obydwaj budowali dom. Der eine baut auf Sand. Jeden z nich budował na piasku. Der andere auf den Felsen. Drugi z nich budował na skalę. Diese beiden Männer waren in einer Sache gleich. Ci dwaj mężowie byli podobni w jednej sprawie. Beide haben das Wort Gottes gehört. Obydwaj słyszeli ze Słowa Bożego. Aber der eine hat es getan. Jeden z nich uczynił. Und der andere hat es nicht getan. A drugi z nich nie postąpił tak. Es geht nicht nur darum, das Wort Gottes zu hören. Nie chodzi o to, aby tylko nasłuchać się Słowa Bożego. Sondern es geht darum, es zu verwirklichen. Ale chodzi o to, aby to Słowo urzeczywistniać. Und das tut Jakob in Vers 4. A to czyni Jakub w czwartym wierszu. Diese Dinge werden begraben. Te rzeczy zostały zakopane. Und jetzt kommt der Schrecken Gottes. A teraz stwierdzamy, że przyszedł od Boga strach na wszystkich. In Vers 5. W piątym wierszu. Das hat zu tun mit Kapitel 34. A to wszystko ma powiązanie z 34 rozdziałem. Und ich will jetzt nicht auf diese Dinge eingehen. Nie chciałbym teraz nawiązywać do tych rzeczy. Möchte nur klar machen, dass ein ganz besonderer Schutz Gottes besteht. Chciałbym tylko pokazać jasno, że istnieje szczególna ochrona Boża. Wenn Gläubige wünschen, an einem Ort nach Gottes Gedanken zu sein. Gdy wierzący sobie życzą, aby na jednym z obranych miejsc zgromadzać się ściśle według myśli Bożej. Er gibt jetzt diesem Ort in Vers 7 einen Namen. A on temu miejscu w siódmym wierszu nadaje szczególne imię. Und er sagt hier Elbete. On nazywa je Elbetel. Wir sehen auch da einen geistlichen Fortschritt. Tym też oglądamy duchowy postęp w jego życiu. Vor 20 Jahren hat er den Namen Bethel gegeben. Przed 20 laty on nadał temu miejscu nazwę Bethel. Und jetzt nennt er es Elbethel. A teraz nazywa je Elbethel. Er sah nicht mehr nur auf das Haus Gottes. Przez to nie tylko, że zauważał, że istnieje dom Boży w tym miejscu, sondern er sah jetzt auf den Gott des Hauses Gottes. Ale teraz on zaczął spoglądać na Boga tego domu Bożego. Dieser Gott ist ihm wichtig geworden. Tak, ten Bóg stał się dla niego ważny. Und das ist auch so wichtig für uns. I też i to tak bardzo jest ważne dla nas. Wir kommen an einem Ort zusammen. My się zgromadzamy w jednym z miejsc. Vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten. Może od lat albo od dziesiątek lat. Und wir kennen einander ganz ausgezeichnet. I znamy się nawzajem doskonale. Wir wissen um die Schwachheiten unserer Brüder. Znamy wszystkie słabości naszych braci. Wir haben manches Verkehrtes erlebt. Gdyż różne błędne rzeczy żeśmy już przeżywali. Und viele Gläubigen werden dadurch niedergedrückt. I wielu wierzących jest z tego powodu też i przytłaczanych. Wenn wir auf uns selber sehen und auf unsere Mitgeschwister. I gdy zaczniemy spoglądać na samych siebie i na współwierzących, dann ist das manchmal nicht ein Grund der Freude, to bardzo często nie jest to wtedy dla nas powodem radości, aber sobald wir beginnen auf den Gott des Gottes Hauses zu blicken, ale jak tylko zaczniemy spoglądać na Boga tego domu Bożego, dann bekommen wir neue Freude an diesem Weg, to wtedy pozyskujemy nową radość, aby iść tą drogą, dann bekommen wir neue Freude an diesem Platz. I wtedy na nowo się cieszymy z tego miejsca.
Aber es muss noch jemand sterben. Ale tu okazuje się, musiał ktoś umrzeć. Das ist in Vers 8. I czytamy w 8 wierszu o tym. Debora muss sterben. Debora musiała umrzeć. Debora zeigt uns zwei wichtige Wahrheiten. Debora pokazuje nam dwie ważne prawdy. Erstens, einmal bedeutet der Name Debora Biene. Po pierwsze, to imię Debora oznacza pszczoła. Und in meiner Berufsausbildung habe ich auch Bienenzucht gelernt. A ja w moim wykształceniu zawodowym również uczyłem się o pszczelarstwie. Und ich bin das letzte Jahr von Polen nach Rumänien gereist. A w zeszłym roku pojechałem z Polski prosto do Rumunii. Und ich wohnte bei einem Bruder, der hat 200 Bienenvölker. I mieszkałem u pewnego brata, który miał 200 rui. Und wir haben zusammen über die Bienen gesprochen. I wspólnie żeśmy rozmawiali na temat pszczół. Und ich will euch natürlich jetzt nicht einen Vortrag halten über Bienenzucht. Naturalnie nie chciałbym wam teraz robić wykładu na temat pszczelarstwa. Aber ich möchte euch die beiden großen Charakterzüge der Bienen vorstellen. Ale chciałbym wam przedstawić dwie cechy charakterystyczne pszczół. Das erste ist Organisation. Po pierwsze, to jest organizacja. Und das zweite ist Aktivität. A po drugie, to jest aktywność ich. Und ich halte von diesen beiden Eigenschaften sehr viel. I cenię sobie bardzo te dwie cechy charakterystyczne pszczół. Wenn es um unser Berufsleben geht. Bo jeżeli chodzi o nasze życie zawodowe. Wenn es um unser Leben zu Hause geht, auch in der Familie. Jeżeli chodzi o nasze życie w naszych domach, w rodzinie. Meine Frau ist eine große Organisatorin. To muszę powiedzieć, że moja żona jest bardzo wielką organizatorką. Jedes Kind weiß ganz genau, was es zu tun hat. Każde z moich dzieci dokładnie wie, co należy czynić w domu. Denn in der Küche hängt ein großer Plan. Bo w kuchni jest zawieszony duży plan. Ich halte also sehr viel von Organisation und Aktivität. A więc cenię sobie bardzo organizacyjność i aktywność. Aber ich halte davon gar nichts, wenn es um das Zusammenkommen als Versammlung geht. Ale całkowicie sobie to nie poważam, jeżeli chodzi o zgromadzenie się. Das menschliche Organisationstalent. I wtedy talent organizacyjny jakiegoś człowieka. Um menschliche Aktivität nichts zu suchen. I tam w zgromadzeniu nie ma miejsca do szukania, każda ludzka aktywność. Da geht es um die Wirksamkeit des Geistes Gottes. Tam chodzi o to, aby Duch Święty był czynny. Und da geht es darum, dass wir zusammenkommen. I chodzi o to, abyśmy się zgromadzali. Indem wir uns jedes Mal ganz bewusst. Na każdym razem całkowicie świadomie. Unter die Zucht und Leitung des Geistes. Abyśmy się stawiali pod kierownictwo i pod karność Ducha Świętego. Aber von Debora können wir noch etwas Zweites lernen. Ale od Debory możemy się nauczyć jeszcze drugiej rzeczy. Das war eine Amme. A to była mamka. Was charakterisiert eine Amme? Co charakteryzuje mamkę? Das ist eine Person, die liebt tut. To jest osoba, która czyni miłość. Auch das ist etwas sehr Schönes in den Familien. To naprawdę jest coś pięknego w rodzinie. Und ich selber bin seit eineinhalb Jahren Großvater. A ja osobiście sam już od półtora roku jestem dziadkiem. Und wenn ich mal meinen Enkel auf meinem Arm habe. I gdy mam wnuki na swoim ręku. To würdet ihr mich nicht mehr erkennen. To z pewnością byście mnie nie poznali. Wie ich da lieb tun kann mit diesem kleinen Wesen. Jak ja potrafię w miły sposób obchodzić się z tą małą istotką. Also lieb tun miteinander ist etwas sehr Schönes in der Familie. A więc miłe obchodzenie się między sobą w rodzinie to jest coś bardzo pięknego. Aber im Zusammenkommen als Versammlung geht es nicht um lieb tun. Ale jeżeli chodzi o zgromadzenie się, o zgromadzenie, to nie chodzi o wykonywanie miłości. Sondern geht es darum, dass wahre Liebe wirksam wird. Ale chodzi o to, aby ta prawdziwa miłość była czynna. Man hört manchmal
dass gesagt wird, unter uns gibt es keine Liebe. Czasami słyszy się narzekania, że wśród nas nie ma miłości. Aber ich fürchte, dass man nicht Liebe wünscht. Ale ja się obawiam, że to ktoś nie życzy sobie miłości. Sondern dass man wünscht, dass die Geschwister mit mir lieb tun. Ale tu chodzi więcej o to, że ktoś sobie życzy tego, aby inni czynili w stosunku do niego coś z miłości. Dass sie mit mir schön tun, verstehen wir das? Aby inni pięknie do mnie postępowali. Das ist weit verbreitet unter Gläubigen. I to szeroko się rozpowszechnia wśród wierzących. Wenn ich erlebe das manchmal, czasami to przeżywam. Zum Beispiel, wenn ich einen Dienst zu tun habe an einer Beerdigung. Na przykład, gdy usługuję na jakimś pogrzebie, dass nachher Menschen zu mir kommen, że po usłudze przychodzą do mnie ludzie, und sie tun mir schön, i oni tak pięknie się zachowują, sie sagen, sie haben einen wunderbaren Vortrag gehabt. I chwalą mnie, mówiąc, przecudowne kazanie pan teraz powiedział. Aber das muss sterben in der Versammlung. Ale taka mowa musi umrzeć w zgromadzeniu. Die Deborah muss sterben, diese Amen. Tak, taka mamka musi umrzeć w zgromadzeniu. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt miteinander hart umgehen sollen. Ale to nie ma oznaczać, że my teraz między sobą będziemy się twardo zachowywać. Sondern wahre göttliche Liebe, das wird sein werden. Ale wtedy może być czynna, prawdziwa Boża miłość. Was ist das? I co to jest? Wir können das nachlesen in 1. Korinther 13. O tym możecie przeczytać w 1. liście do Koryntian, 13 rozdział. Da geht es nicht so sehr darum, was die Liebe tut. Tam w tym rozdziale nie chodzi tyle o to, co miłość czyni. Sondern was die Liebe nicht tut. Ale tam jest więcej opisane to, co miłość nie czyni. Und dass die Liebe alles erträgt. I że miłość wszystko znosi. Das ist wahre Liebe unter den Kindern Gottes. I taka jest prawdziwa miłość wśród dzieci Bożych. Wenn wir einander auch ertragen können, jeżeli my wzajemnie potrafimy się znosić, wenn wir auch einmal überwinden können, jeżeli my wzajemnie potrafimy się przezwyciężać, ich habe nicht gern, wenn ich beleidigt werde, naturalnie, że nie lubię tego, jeżeli ktoś mnie obraża, da lehnt sich mein ganzes Inneres auf dagegen. Całe moje wnętrze się wzburza przeciwko temu. Aber in meinem Heiland sehe ich etwas anderes. Ale w moim Zbawicielu oglądam coś innego. Er hat sogar Feindschaft mit Liebe beantwortet. On nawet nieprzyjaźń, wrogość zawsze traktował z miłością, odpowiadał miłością. Und das darf auch wirksam werden auf dem gemeinsamen Weg an einem Ort. I to może być też czynne, jeżeli chodzi o te zgromadzanie się wspólne na jednym miejscu. Und jetzt lesen wir in Vers 9, dass Gott dem Jakob erschien. I w wierszu 9 czytamy, że znowu ukazał się Bóg Jakubowi. Und zwar jetzt nicht mehr im Traum, wie vor 20 Jahren. A mianowicie już nie w śnie, tak jak przed 20 laty. Denn Jakob hat jetzt einen guten geistlichen Zustand. Bo przecież Jakub już znajdował się w swoim dobrym stanie duchowym. Und wenn unsere Herzen gut stehen, a gdy nasze serca dobrze stoją, dann dürfen wir auch erfahren in den Zusammenkünften, to wtedy i my możemy przeżyć w zgromadzeniach, dass Gott uns erscheint, że Bóg się nam objawi. Ich möchte etwas lesen aus 1. Korinther 14. Przeczytajmy z 1. listu Koryntian, 14 rozdział. Tak, 25 wiersz. 14 rozdział 1 listu do Koryntian, 25 wiersz. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: prawdziwie Bóg jest pośród was. Da wird die Gegenwart Gottes fühlbar unter uns. Tak, wtedy w sposób namacalny będzie odczuwalna obecność Boga wśród nas. Und zwar dadurch, dass das Wort der Weissagung geschieht. A mianowicie przez to, że będzie słowo prorocze działało. Das ist etwas ganz besonders Großes,
A to jest coś bardzo wielkiego. Wenn Gott durch das Wort der Weissagung zu uns redet in den Zusammenhang. Jeżeli Bóg przemawia do nas poprzez słowa prorocze w zgromadzeniu. Ich stehe in der Gefahr, einen verkehrten Weg zu gehen. Znajduję się w niebezpieczeństwie, aby iść błędną drogą. Ich sitze in den Zusammenkünften. Siedzę w zgromadzeniu. Gott sieht diese Gefahr. Bóg widzi to niebezpieczeństwo. Und jetzt will er nicht, dass alle Geschwister davon wissen. A przecież on nie chce, aby wszyscy wierzący o tym wiedzieli. Ein Bruder steht auf. I jeden z braci wstaje. Er liest ein Wort. Czyta ze Słowa Bożego. Und Gott legt durch dieses Wort den Finger genau auf meine Gefahr. I wtedy Bóg kładzie nacisk swoim palcem na tą sprawę moją, na moje niebezpieczeństwo odejścia od drogi Pańskiej poprzez te głoszone słowo. Ich sitze mit 100 Geschwistern zusammen. I ja siedząc otoczony setką wierzących. Und keiner weiß, dass dieses Wort für mich gilt. A nikt nie wie z otoczenia, że te słowa akurat było dla mnie skierowane. Das ist das Wunderbare des Wortes der Weissagung. To jest właśnie tą przecudowną rzeczą tego słowa prorockiego. Dadurch wird Gott fühlbar. W ten sposób jest odczuwalna obecność Boga wśród nas. Ein junges, jung verheiratetes Ehepaar fuhr zur Zusammenkunft zu Wortverkündigung. Małżeństwo, które niedawno się pobrało, jechało na zgromadzenie. Sie waren noch nicht lange bekehrt. Też nie byli też długo wierzącymi. Sie wussten nicht so recht, wo sie jetzt hingehen sollten, Gottesdienst. Oni też nie byli jeszcze całkowicie przekonani, gdzie mają chodzić na zgromadzenie. Sie haben in der Fahrt zu der Zusammenkunft im Auto einen heftigen Streit. A jadąc na to zgromadzenie w aucie pokłócili się bardzo mocno. Es gibt das manchmal in jungen Ehen. Czasami się to zdarza w młodych małżeństwach. Dass man am Anfang ein bisschen Mühe miteinander hat. Że na początku mamy trudności nawzajem ze sobą. Nun, sie haben einen heftigen Streit. I oni teraz się mocno pokłócili. Sie kommen in die Versammlung. I przyjechali na to zgromadzenie. Ein Bruder steht auf. Jeden z braci wstał. Er liest Epheser 5. On przeczytał urywek z Efezjan 5 rozdziału. Und spricht von Problemen in der Ehe. I zaczyna mówić o problemach w małżeństwach. Diese beiden waren wie erschlagen. A ci dwaj siedzieli jak trafieni pociskiem. Sie sagen, niemand hat unseren Streit gehört. Oni powiedzieli, przecież nikt nie słyszał naszej kłótni. Und jetzt steht dieser Bruder auf. A teraz tu widzimy, staje ten brat. Und spricht direkt in unsere Probleme hinein. I on bezpośrednio zaczyna mówić na temat naszych problemów. An diesem Ort muss Gott sein. A więc widzimy, że na tym miejscu musi być Bóg. Nach einer Wortverkündigung erlebte ich. I też ja po pewnym głoszeniu Słowa Bożego przeżyłem. Dass eine Frau ganz böse auf mich zukommt. Że pewna niewiasta całkowicie wzburzona i zła przyszła do mnie. Und sie sagt, sie haben die ganze Stunde nur von mir gesprochen. I powiedziała mi, pan całą godzinę mówił tylko na mój temat. Ich sage zu ihr, ich sehe sie zum ersten Mal und ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Ja jej powiedziałem, ja panią widzę pierwszy raz w życiu i nawet nie wiem, jak się pani nazywa. Das ist das Wort der Weissagung. Tak właśnie wygląda słowo prorocze. Und geliebte Geschwister. I umiłowani wierzący. Lasst uns darum gemeinsam beten. Chciejmy się wspólnie modlić. Dass unter uns das Wort der Weissagung noch geschieht. Aby wśród nas właśnie zdarzały się takie słowa prorocze. Dass die Seelen erreicht werden. Po to, aby dusze były trafione. Dass wir die Gegenwart Gottes in den Zusammenkünften spüren. Abyśmy my obecność Bożą w zgromadzeniach w namacalny sposób odczuwali. Gott erschien Jakob. Tu czytamy, Bóg objawił się Jakobowi. Und er sagt zu ihm, dein Name ist Jakob. I powiedział do niego, imię twoje jest Jakub. Wir haben gestern Abend gesehen, was dieser Name ist. Wczoraj wieczorem żeśmy już to... Od
pierwszego do 11 wiersza. List do Kolosan, trzeci rozdział, od 1 do 11 wiersza. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Nie gdzieś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zawlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przeobrzeli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkim. Od tego czasu, jak ten człowiek pojawił się na ziemi, to od samego początku były to dwa rodzaje ludzi. Es gibt Menschen, die gesehen haben, dass sie Sünder sind und mit ihrer Not zu Gott kommen und an ihn glauben. Byli ludzie od początku, którzy zauważyli, że są grzesznikami i w tej wielkiej wiedzie przychodzili rzecz do Boga. Abel ist ein Bild von ihnen. Obrazem ich jest Abel. Und es gibt Menschen, die von Gott weggehen und keinen sein Bild von ihnen. I są również ludzie na ziemi, którzy odchodzą od Boga, a obrazowo pokazuje to Kain. Und ich hoffe, dass alle hier sind, so gesehen. A ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj jesteście, są takimi, ihre Sünden gesehen haben, którzy zobaczyli swoje grzechy, und die das Gnade haben gewohnt, Gottes in Herrn Jesus ergriffen, i którzy tą ofertę łaski Bożej w Jezusie uchwycili, und glauben an das Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus. I wierzyli w to dzieło odkupienia Pana Jezusa dokonane na krzyżu Golgoty. Es gibt aber so gläubige Menschen, seitdem es Menschen nicht haben. Widzimy, że byli wierzący ludzie od tego czasu, jak tylko człowiek pojawił się na ziemi. Aber die lebten in verschiedenen Heilszeiten. Ale oni żyli w bardzo różnych okresach i czasach. Es gab die Zeit vor der Flut. Był okres czasu przed potopem. Gab gläubige Menschen nach der Flut. Byli ludzie wierzący również po potopie. Gab gläubige Menschen unter dem Zeitalter des Gesetzes. Również też i w okresie zakonu byli wierzący ludzie. Und wir, die wir jetzt an den Herrn Jesus glauben, werden im Zeitalter, die christliche Zeit. A my, którzy teraz wierzymy w Pana Jezusa, żyjemy w okresie chrześcijaństwa. Der Römer und der Epheserbrief sind sehr wichtig für die christliche Lehre. List do Rzymian i do Efezjan są bardzo ważne dla chrześcijańskiego życia. Im Römerbrief sehen wir, wie Gott das Problem des alten Menschen gelöst hat. W liście do Rzymian zauważamy, w jaki sposób Bóg rozwiązał problem ludzkości. Der alte Mensch ist der Mensch vor seiner Bekehrung. Was ist der alte Mensch, ist der Mensch vor seiner Bekehrung? Jeżeli chodzi o starego człowieka, to jest, chodzi o człowieka, który żyje przed swoim nawróceniem się. Dieser Mensch hat zwei große Probleme. I taki człowiek ma zawsze dwa wielkie problemy. Er hat Sünden begangen. On popełnił grzechy. Und in ihm wohnt die Sünde. I w nim jest ta grzech. Und der Römerbrief zeigt uns auf wunderbare Weise. I list do Rzymian pokazuje nam to w cudowny sposób,
że przez dzieło Pana Jezusa na Golgocie został rozwiązany problem grzechów wszystkich tych, którzy w Niego uwierzą. Gdyż krew Pana Jezusa popłynęła na Golgocie. I wszystkim tym, którzy w Niego uwierzyli, zostały zgładzone tą krwią ich grzechy. A jeżeli chodzi o ten problem tego mieszkającego wewnątrz nas grzechu, to ten list pokazuje nam, że właśnie za ten grzech Pan Jezus na krzyżu zmarł. A my z Nim żeśmy zmarli. I Bóg nas teraz nie widzi jako grzeszników. Tak, wygląda w skrócie ta nauka płynąca z listu do Rzymian. I to pokazuje nam bogactwo dobroci Bożej. A w liście do Efezjan czytamy o tym, co Bóg chce podarować nowemu człowiekowi. Nowy człowiek powstaje po nawróceniu to. Bóg na Golgocie nie tylko rozwiązał problem naszych grzechów, nie, on również i tym, którzy w Niego wierzą, podarował cudowne rzeczy, które nam są pokazane w całej nauce tego listu do Efezjan. On nam pokazuje, że my jesteśmy teraz dziećmi Bożymi. Że jesteśmy dziedzicami Bożymi. Że my wszyscy razem ze wszystkimi odkupionymi mamy ten przywilej tworzenia zgromadzenia Bożego. Połączeni z Panem Jezusem jako z naszą cudowną głową. A to, co Bóg daruje temu nowemu człowiekowi, to również to zostało podarowane na podstawie Golgoty. Ale poprzez zmartwychwstanie Pana Jezusa, ale też i poprzez Jego niebowstąpienie do nieba. Dlatego też liście do Efezjan nie oglądamy Pana Jezusa, jak On umiera na krzyżu. To nam pokazuje list do Rzymian. Ale ten list do Efezjan pokazuje, jak Pan Jezus zmartwychwstał. I jak On w Bożej mocy wstąpił do nieba. Das, was wir in Efezjan przyjrzeliśmy, ist die Herrlichkeit der Gnade. A to, co znajdujemy w liście do Efezjan, to jest objawienie pełni chwały Bożej, pełni łaski Bożej. Im Römerbrief der Reichtum der Gnade Gottes. W liście do Rzymian bogactwo łaski Bożej. Im Efezjan die Herrlichkeit der Gnade. A w liście do Efezjan pokazana nam jest chwała łaski Bożej. Der Römer und der Efezjan stoßen aneinander. I list do Rzymian i list do Efezjan razem ze sobą łączą. Bo tam, gdzie kończy się list do Rzymian, zaczyna się list do Efezjan. Ale list do Kolosan stoi ponad tą spoiną pomiędzy tymi dwoma listami. List do Kolosan jedną rękę kładzie na list do Rzymian, a drugą rękę kładzie na list do Efezjan. I w ten sposób łączy obydwa listy ze sobą. A to jest objaw cudownej mądrości Bożej. Ale drugie listy mają einen lehrmäßigen und einen praktischen Teil. Wszystkie te trzy wymienione listy mają część pouczającą, ale również i część praktyczną. Am Anfang kommt immer zuerst die Lehre.
Na początku zawsze jest opisana nauka. Und dann kommt die praktische Ermahnung. A potem następują praktyczne napomnienia. Und so ist es auch im Kolosserbrief. Dokładnie tak też jest w liście do Kolosan. Pierwszy zwei Kapitel die Lehre. W pierwszych dwóch rozdziałach została przedstawiona nauka. Kapitel 3 die praktische Ermahnung. A trzeci i czwarty rozdział pokazują nam praktyczne napomnienia. Es hat immer wieder einen gewissen Gegensatz gegeben unter den Gläubigen. Zawsze istniało pewne rozdwojenie pomiędzy wierzącymi. Die anderen haben gesagt, wichtig ist die Lehre. Jedni twierdzili, ważna jest nauka. Die anderen haben gesagt, nein, nein, wichtig ist das praktische Leben. Inni twierdzili, nie, nie, najważniejsze jest praktyczne życie. Die Antwort ist beide richtig. Ale odpowiedź jest właściwa taka, że obydwie rzeczy są bardzo ważne. Ein Christ ohne Lehre ist wie ein Mensch, der nur Fleisch hat und keine Knochen. Chrześcijanin bez nauki to jest człowiek, który by miał tylko ciało, ale nie miałby kości. Und ein Christ, der die Lehre kennt und sie nicht praktisch aussieht, ist wie ein Knochengerüst ohne Fleisch. A chrześcijanin, który posiada naukę, a nie urzeczywistnia jej w praktycznym życiu, to jest jak szkielet kości niepokryty ciałem. In der Lehre des Kolosserbriefes wird der Christ gesehen, wie wir auf Erden geht. W tej nauce, tutaj jesteśmy do Kolosa, chrześcijanin jest przedstawiony jako ten, który idzie przez ziemię. Aber er blickt aufwärts. Ale spogląda w górę. Denn er weiß seinen Herrn und Heiland im Himmel. Bo on wie, że jego Pan i Zbawiciel jest w niebie. In gewisser Weise ist der Kolosserbrief und der Hebräerbrief ähnlich. W pewnym sensie widzę Kolosan i list do Hebrajczyków są podobne. Auch der Hebräerbrief zeigt uns den Gläubigen, wie er über diese Erde geht. Również i list do Hebrajczyków pokazuje nam wierzących, którzy idą przez ziemię. Aber im Hebräerbrief schaut er vorwärts ans Ziel. Ale życie do Hebrajczyków, ten wierzący jest pokazany jako ten, który spogląda do przodu na wyznaczony cel. On im Kolosserbrief schaut er aufwärts zu Christus. A w liście do Kolosan jest on przedstawiony jako ten, który spogląda w górę do Chrystusa. Und wir möchten jetzt in diesem Tag versuchen, ein wenig die praktische Seite daraus sehen, auf dem Kolosserbrief. I teraz postaramy się w dzisiejszym przedstawić tą praktyczną stronę płynącą z tego listu do Kolosan. Und es gibt, und der Kolosserbrief zeigt uns zwei wichtige Wahrheiten, die wir praktisch wirklichen sollen. List do Kolosan pokazuje nam przede wszystkim dwie ważne prawdy, które powinniśmy w praktyczny sposób urzeczywistniać. Die erste ist in Kapitel 3, Vers 1-4. To pierwsze połączenie jest zawarte w trzecim rozdziale od 1 do 4 wiersza. Suche was drugie jest. Szukajcie tego, co drugie jest. I zweite Wahrheit, Vers 5 bis 11. Druga prawda zawarta jest w wierszach od 5 do 11. Tötet die Glieder, die auf der Erde. Umartwiajcie członki, które są na ziemi. Das ist das, was wir liturgicznie machen jeden Tag. To jest właśnie to, co powinniśmy każdego dnia urzeczywistniać. In allen Umständen und Bereichen unseres Lebens. We wszystkich okolicznościach i we całym zakresie naszego życia. Suchet was droge ist. Szukajcie tego, co w górze jest. Was bedeutet das? Co to oznacza? Ich erzähle eine Geschichte. Opowiem w tym celu historię. Ein Vater geht mit seinem kleinen Knaben an einem Melonenfeld vorbei. Ojciec idzie ze swoim chłopcem, synem wzdłuż pola arbuzów albo melonów. Der Vater sagt zum Knaben, bleibe auf der Straße stehen. Ojciec mówi do chłopca, zostań tutaj na drodze. Und schau nach rechts und rechts. Spojrzyj w lewo i w prawo. Dass niemand, ob niemand kommt. Czy coś na twoje śmina chodzi, rozejrzyj się. Du gehst ins Feld und stehle uns eine Melone. Ja pójdę na pole i ukradnę dla nas jeden melon. Der Knabe bleibt stehen. Chłopiec wstaje. Der Vater geht ins Feld. Ojciec chodzi w pole. Plötzlich ruft der Knabe. Nagle chłopak woła. Soll ich auch nach oben blicken? A czy ja też powinien spojrzeć w górę? Der Vater sagt, geh du. Ojciec się zawraca. Und sagt, wir wollen's lassen.
I mówi, ach, zostawmy to. Bo tak jest wichtige Frage, jede Tag in unserem Leben. To jest właśnie to ważne pytanie w każdym dniu naszego życia. Co ich auch nach oben bin? Czy ja też powinien spoglądać zawsze w górę? Es ist wahr, dass wir auch nach links und rechts blicken sollen. To jest prawda, że powinniście spoglądać zawsze w lewo i w prawo. Damit wir den Menschen keinen Anstoß geben. Abyśmy czasem nie sprawili ludziom, nie dali ludziom zgorszenia. Aber die wichtige Frage ist, soll ich auch nach oben bin? Ale to najważniejsze pytanie brzmi, czy również powinien spoglądać w górę. Jeżeli będziemy spoglądali w górę, to to natychmiast rozwiąże tysiące pytań powstających w naszym życiu. I nie będziemy pytać, czy to, czy tamto ma uczynić. Bo gdy tak będziemy pytać i spojrzymy w górę, to natychmiast będziemy mieli odpowiedź. In Vers 1 steht, suchet, was droben ist. W wierszu pierwszym jest napisane, szukajcie tego, co w górze jest. In Vers 2 steht, sinnet das, was droben ist. A w wierszu drugim jest napisane, o tym, co w górze myślicie. Das ist nicht einfach dasselbe. To nie jest jedno i to samo. Nein, das ist ein Fortschritt. To jest proces postępujący do przodu. Auf meine älteste Tochter aus der Schule kam. Gdy moja najstarsza córka przyszła ze szkoły, da ging sie für ein Jahr in die französische Schweiz. To znaczy, gdy skończyła szkołę podstawową, to na rok czasu wyjechała do Szwajcarii francuskiej. Obywa dalej, gdy muss man suchen französisch lernen. A jeżeli tam się chce mieszać i żyć, to niestety trzeba też i starać się nauczyć francuskiego. Und dann hat sie auch gekannt und in zwei Monaten recht gut alles zusammen. I ona też to czyniła i po dwóch miesiącach już dość dobrze wszystko potrafiła zrozumieć. Sie konnte auch ein bisschen reden. Troszeczkę też potrafiła mówić. Sie verstand Französisch, sie redete Französisch, aber sie dachte deutsch. Ona troszkę rozumiała, dużo rozumiała, troszkę mówiła po francusku, ale myślała po niemiecku. Aber dann, ohne dass sie es bemerkte, nach einigen Monaten, ale nagle potem, nie zauważając w ogóle tego, po kilku miesiącach, rozpoczęła również i w myślach myśleć po francusku. To właśnie obrazuje nam wiersz drugi. Jeżeli będziemy szukali tego, co w górze jest, jeżeli będziemy wiele rozmyślać o naszym Panu, który jest w górze, to nagle rozpoczynamy potem myśleć zgodnie z Jego myślami. I wtedy będziemy o wielu rzeczach na tej ziemi myśleli myślami naszego Pana. Ale my zawsze jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, że będziemy myśleli w sposób taki, jak myśli wokoło nas świat. To właśnie wybrać Emilę. Na przykład, jeżeli chodzi o życie małżeńskie. Wybrać Perucę. Jeżeli chodzi też i o życie zawodowe. Wybrać familię. Jeżeli chodzi o życie rodzinne. My jesteśmy zawsze w niebezpieczeństwie, że będziemy pogrążali się w myślach tego świata co do tych tematów. Ale nie super was robili. Ale jeżeli będziemy szukali tego, co jest w górze. Uczynę nas tam was robili. I gdy będziemy o tym rozmyślali. Tam wtedy będziemy wybrali się na ten i na Jezusa. To wtedy o wszystkich rzeczach, które na tej ziemi będziemy myśleli tak, jakby o tych rzeczach myślał nasz Pan. Der Apostel gibt jetzt zwei Gründe, warum wir in himmlischen Gedanken denken sollen. Apostol podaje nam dwa powody, z powodu których powinniśmy według niebiańskich myśli rozmyślać. In Vers 3 ist es ein gegenwärtiger Grund. W wierszu trzecim jest nam powód obecny pokazany. Wir denken nach dem Himmel, weil der uns das Leben gegeben hat, droben. My myślimy, myślami się kierujemy w kierunku nieba, bo ten, który dał nam to nowe życie, jest teraz w górze w niebie. Ten unser Leben ist in Christus verborgen in Gott. Bo nasze życie jest w Chrystusie skryte u Boga. Der uns
das Leben geschenkt hat, als wir uns bekehrten. Ten, który nam to życie podarował, gdybyśmy się nawrócili, ten jest jeszcze w niebie. On teraz przebywa w niebie. Und darum wir jetzt schon nicht mehr. I dlatego już teraz jesteśmy obywatelami niebiańskimi. Aber der zweite Grund in Vers 4. Ale drugi powód wymieniony w czwartym wierszu ist ein zukünftiger. To jest powód przyszłościowy. Nämlich, wenn der Herr Jesus kommt in Herrlichkeit. Mianowicie to, że gdy Pan Jezus przyjdzie w chwale swojej, zuerst wird er kommen zu den Brüchen. Najpierw On przyjdzie, aby nas pochwycić i zabrać. Er wird alle Erlösten zu sich in den Himmel geben. On wszystkich odkupionych zniesie z góry do siebie, do nieba. Aber davon ist der Vers 4 nicht die Rede. Ale tu nie jest mowa o tym w wierszu czwartym. Nachdem er uns in den Himmel gehoben hat. Bo wtedy, gdy On nas pociągnie do siebie, do góry, do nieba, wird er auch mit uns erscheinen, hier auf Erden in Herrlichkeit in tausend Jahren. To po pewnym czasie razem ze wszystkimi, ze swojej własności, On tutaj się w chwale ukaże, aby ustanowić świątecznie Królestwo na ziemi. I wtedy wszyscy ludzie będą widzieli to, że my jesteśmy takimi, którzy przychodzą z nieba. I gdy w przyszłości będziemy niebiańskimi, to chcieliśmy już teraz, jako obywatele niebiańscy, już tu na ziemi żyć. Das ist die praktische Ermahnung, die wir hier sehen. To jest to praktyczne pouczenie, które tu oglądamy. I den Tagen für wirklichen Glück. Które możemy codziennie urzeczywistniać. Aber es gibt noch eine zweite wichtige Sache. Ale jest jeszcze druga, bardzo ważna rzecz. Und das ist zu finden auf Vers 5. A to my możemy znaleźć zapisaną od wiersza 5. Töten die Griele, die auf der Erde sind. Umarkajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Das ist in der deutschen Sprache ein recht schwieriger Satz. W niemieckim języku to jest naprawdę trudne zdanie. Vielleicht ist es in Polnisch einfach. Może to po polsku brzmi prościej. Ich möchte versuchen zu zeigen, was das bedeutet, in Friede zu töten. Ja postaram się, aby to pokazać, co to oznacza umarkać członki swoje. Auch wenn ein Mensch sich bekehrt hat, nawet gdy jakiś człowiek się nawróci, ist die Sünde noch in ihm. To jeszcze grzech jest w nim. Das ist ein böses Prinzip. To jest ta zła istota w nim mieszkająca. Das ist der böse Eigenwille und die böse Lust. To jest ta zła samowola i zła porządliwość. Die bleibt in jedem Gläubigen, solange wir auf Erden leben. I to pozostaje w każdym wierzącym tak długo, jak tylko długo na tej ziemi żyje. Das ist keine Theorie, was ich mir sage. To nie jest teoria, którą teraz mówię. Das könnt ihr Tag und Tag erfahren. To możecie dzień po dniu przeżywać. Dass dieser Wunsch zu sündigen noch in uns ist. Że to pragnienie do grzeszenia jeszcze dalej w nas jest. Und es besteht die Gefahr, dass die in uns wohnende Sünde Schützlinge treibt. Das sind die keine Mann. I zawsze istnieje to niebezpieczeństwo, że to zło mieszkające w nas zacznie wypuszczać zielone pędy. Das sind die Griele, die hier gemeint sind. Właśnie to jest mowa o tych członkach, które w tym wierszu piątym są wymienione. Sicher versteht ihr alle etwas von Obstbäumen. Z całą pewnością troszeczkę znacie się na drzewach owocowych. Normalerweise ist ein Obstbaum nicht der Stamm und die Zweige von derselben Art. Jest to rzeczą normalną, że nigdy pień i gałęzie nie pochodzą z tego samego gatunku. Man nicht einen Wildling? Bo bierze się dzika, czyli dzikie drzewko. Und dann zweigt man eine Ebenso. I dopiero na tym kół szczepi się szlachetne odmiany drzewa owocowego. Ja bym razem tym mali wyjście tam. Ja to bardzo często w moim życiu zawodowym czyniłem. Und die Zweige der Ebenfolge beginnen zu wachsen. I te gałązki zaszczepione zaczynają wzrastać. Aber auch vom Wildling her gibt es noch Schützlinge.
Ale również też i z tego dzika zaczynają wychodzić młode pędy. I to jest bardzo konieczne, jeżeli chce się pielęgnować drzewa owocowe, aby zawsze odcinać te pędy wyrastające z tego starego pnia dzika. Tu właśnie jest to zobrazowane w tym umartwianiu członków. Ja chciałbym pokazać to, co to praktycznie dla nas oznacza na trzech różnych przykładach. Po pierwsze, to musimy zapobiegać. Jeżeli posiadamy tą wiedzę, że ten grzech jeszcze w nas jest, to zawsze musimy żyć w tej świadomości, że my w każdej chwili jeszcze potrafimy zgrzeszyć. Gdy ja jedę do Wolfhausen, tam gdzie jest godzina testa, to najpierw wszyscy dajemy się na kolana. Jeden z braci często modli się podobną modlitwą. I on to wyraża w następujący sposób. Panie, Ty wiesz, że ze sobą rzeczy przynieśli do tej sali ten w nas mieszkający grzech. I jesteśmy w tym niebezpieczeństwie, że również w tej godzinie zostaniemy zwiedzeni do zgrzeszenia. A to znaczy, po pierwsze, umartwiać to zapobiegać. Po drugie, gdybyśmy już zgrzeszyli, to polecenie umartwiaj się oznacza dla nas, żebyśmy ten grzech natychmiast Panu wyznali. A jeżeli to jest konieczne, jeżeli byśmy zgrzeszyli przeciwko ludziom, to również tym ludziom wyznać, z którym się zgrzeszyli. I jeszcze chciałbym pokazać coś trzeciego. Może się zdarzyć, że w naszym życiu będziemy ciągle w ten sam grzech wpadali. Na przykład, jeżeli jakiś brat przychodząc do domu, a żona jeszcze nie gotowa jest z obiadem, to ciągle na nowo mu to się przytrafia, że denerwuje to, że zły jest z tego powodu. I oskarża swoją żonę i jest zły na nią. Później on żałuje tego, nie jest dobrze z tym, że ciągle na nowo on wpada w ten grzech. To przyzwyczaja się do tego, żeby przychodzi do domu. Przyzwyczaja się do tego, że najpierw się oprze ten dom wokoło trzy razy. I wtedy zauważa, że to jedzenie jeszcze nie jest gotowe. I w ten sposób on zmienia swoje przyzwyczajenie. Po to, aby ciągle na nowo nie wpaść w ten sam grzech. To właśnie też oznacza umartwianie. Aby się sobie też od czasu do czasu rozmyślili nad swoimi drogami w życiu. Czy czasem nie idziemy ciągle na nowo tymi samymi drogami, na których ciągle na nowo upadamy? I te wszystkie te kołki są nam wymienione. I w ostrzegający sposób apostoł mówi w wierszu 7.
Bo z powodu nich też mi przychodzi gniew Boży, z powodu tych synów nieposłuszeństwa. Das ist ein sehr ernstes Vers. To jest bardzo poważny wiersz. Aber es ist auch für uns Gläubige etwas Wunderbares. Ale dla nas wierzących jest w tym zawarte coś cudownego. Der Apostel sagt, in deswegen kommt der Zorn Gottes über euch. Apostol tutaj nie mówi, że z tego powodu przychodzi na was gniew Boży. Denn wer an den Herrn Jesus glaubt, bo kto wierzy w Pana Jezusa, er kommt nicht mehr ins Gericht. On już nie będzie pociągnięty pod sąd. Aber er sagt, wer solche Sünden tut, wie das in Vers 5 geschrieben ist. Ale on to mówi w ten sposób, że jeżeli takie grzechy będziecie czynili, jakie są wymienione w wierszu 5, dann tut ihr Sünden, die über die der Zorn Gottes kommt, über die Jünger. To będziecie czynili dokładnie takie grzechy, z powodu których na niewierzących przychodzi gniew Boży. Oder wenn dann zeigen die Ämste, was dann nicht können, das tun. I przez to apostoł Paweł chce pokazać, jak bardzo to jest poważną sprawą, jeżeli my będziemy te grzechy czynili. Es ist sehr schön zu sehen, wie der Apostel versucht, die Herzen der Kolosse zu erreichen. I jest to piękną rzeczą zauważyć, w jaki sposób apostoł stara się pozyskać serca Kolosan. Er sagt in Vers 9, on mówi w wierszu 9, denkt doch mal an den Tag eurer Bekehrung. Wspomnijcie sobie na dzień waszego nawrócenia się. Da an diesem Tag habt ihr den alten Menschen abgelegt. Tam w tym dniu żeście zerzykli swojego starego człowieka. Und ihr habt den neuen angezogen. A żeście przecież przyodziali tego nowego. Man sagt manchmal von einem Gläubigen, wenn er sündigt, er ist noch im alten Menschen. Czasami mówi się o wierzącym, który grzeszy, że on jeszcze jest w swoim stanie. To trzeba wiedzieć też i o tym, że ze swojej natury ani o troszeczkę nie stali się lepszymi przez to, że to poznali jak wszyscy inni ludzie. Das ist überaus wichtig, das zu erfassen. I to jest ponad wszelką miarę ważne, aby zrozumieć tą prawdę. Es geht in diesen Dingen nicht darum, dass man besser oder schlechter ist. Bo w tych rzeczach nie chodzi o to, że ktoś będzie lepszy lub gorszy. Sondern es geht darum, dass wir den Willen Gottes wünschen zu tun im Zusammenkommen. Ale chodzi o to, czy my chcemy wolę Bożą wykonywać w zgromadzeniu. Und Jakob wird erinnert an das, was er von Natur ist. Tutaj znowu Jakubowi jest przypominane to, kim on jest ze swojej własnej natury. Und wenn die alte Natur in den Zusammenkünften wirksam wird, i wiedzmy, że jeżeli nasza stara natura będzie czynna w zgromadzeniu, dann wird das zerstörlich auf das Zusammenkommen. To wtedy będzie to w sposób destruktywny działało na zgromadzenie. Aber er gibt ihm jetzt noch einmal den neuen Namen. Ale Bóg tu jeszcze raz daje mu nowe imię. Er sagt, hinfort soll dein Name nicht Jakob heißen, sondern Israel. Lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. Kämpfer Gottes. Czyli wojownik Boży. O, wie kostbar ist es, wenn in den Zusammenkünften aufversammelt. O, jak to jest rzeczą kosztowną, gdy w takim zgromadzeniu się jako zgromadzenie. Das neue Leben wirksam wird, die neue Natur sich entfaltet. To nowe życie staje się czynne i nowa natura się rozwija, ukształtowywuje. Das wirkt dahin, dass wir schon in unseren Gebeten im Herzen vor Gott sind.
A to działa przez to, że my w naszych modlitwach, w naszych sercach będziemy już obecnie stali przed Bogiem. Wir blicken dann nicht auf die Brüder, wtedy nie będziemy spoglądali na braci, sondern wir blicken auf den Herrn. Ale będziemy spoglądali na Pana. Und dann sagt Gott jetzt, wer er selber ist. Ale tu dalej Bóg mówi, kim On osobiście jest. Ich bin Gott der Allmächtige. On mówi, jam jest Bóg Wszechmogący. Wie kostbar ist es, wenn das tief in unserem Herzen ist. Jakże to jest kosztowną rzeczą, gdy głęboko w naszych sercach się to zakorzeni, dass Gott alles vermag. Że Bóg wszystko jest w stanie uczynić. Auch im Blick auf das Zusammenkommen. Również jeżeli chodzi o nasze zgromadzenie. Und er stellt sich vor, Bóg się tutaj samego siebie przedstawia, damit wir Gläubige wachsen in der Gnade und Erkenntnis seines Namens. Abyśmy my, wierzący, wzrastali w łasce i w poznaniu Jego imienia. Dann darf wirkliches geistliches Wachstum in unserem Leben gefunden werden. A wtedy może być znalezione w naszym życiu prawdziwy duchowy wzrost. Aber auch sagt Gott sei Frucht. Ale również też Bóg do niego tutaj powiedział, rozmnażaj się. Das sind die beiden wichtigen Dinge in unserem praktischen Leben. To są te dwie ważne rzeczy w naszym praktycznym duchowym życiu. Dass wir Wachstum haben. Abyśmy my mieli wzrost. Aber dass wir auch für Gott Früchte tragen. Ale abyśmy też i dla Boga przynosili owoce. Vers 12 beginnt er vom Land zu sprechen. Wiersz 12 rozpoczyna mowę o kraju. Das sind die geistlichen Segnungen in den himmlischen Höfen. To jest obrazowa mowa o tych duchowych błogosławieństwach w tych miejscach niebiańskich. Das wird besonders entfaltet im Epheserbrief. W szczególny sposób zostało to zobrazowane w liście do Efezjan. Da wird uns die Größe und Kostbarkeit bewusst. Tam wtedy ta wielkość i kosztowność tych rzeczy staje się jawna, świadomy jesteśmy tego. Dass wir Kinder Gottes sind. Że my jesteśmy dziećmi Bożymi. Dass wir Söhne Gottes sind. Że my jesteśmy synami Bożymi. Dass wir Erben Gottes sind. Że jesteśmy dziedzicami Bożymi. Und dass wir gemeinsam mit allen Erlösten auf der ganzen Erde. I że my wspólnie razem ze wszystkimi odkupionymi z całej ziemi. Die Versammlung Gottes sein dürfen. Możemy być tym zgromadzeniem Bożym. Und dass der verherrlichte Herr im Himmel unser Haupt ist. A że ten uwielbiony Pan w niebie może być naszą głową. Und jetzt stellt Jakob ein Denkmal auf. A następnie czytamy, że Jakub postawił pomnik. Er verbindet das mit Brandopfer und Öl. On łączy to tutaj z ofiarą z płynów i z oliwą. Auch wir haben im Zusammenkommen als Versammlung ein Gedächtnis. Również i my, zgromadzając się jako zgromadzenie, mamy też i pamiątkę. Der Jesus hat zweimal gesagt, dieses tut zu meinem Gedächtnis. Pan Jezus dwukrotnie to powiedział, to czyńcie na pamiątkę moją. Das erste Mal hat es gesagt, als noch auf Erden war, zu seinen 11 Jüngern. Po raz pierwszy to powiedział, gdy jeszcze był na ziemi, mówiąc do swoich 11 uczniów. Und das zweite Mal hat es vom Himmel her zu Paulus gesagt. A po raz drugi powiedział to z góry, z nieba do Pawła. Dieses tut zu meinem Gedächtnis. To czyńcie na pamiątkę moją. Wir dürfen zusammenkommen, um an den Herrn Jesus zu denken. My możemy się wspólnie zgromadzać, aby wspominać o Panu Jezusie. Wenn wir zusammen sind, um Brot zu brechen. Wtedy, gdy jesteśmy zgromadzeni, aby brać udział w łamaniu chleba. Aber das ist nicht nur einfach ein Gedächtnis, das auf Golgatha dieses Werk vollbracht hat. Ale to nie tylko jest pamiątką tego, co On uczynił na Golgocie. Nicht nur, dass wir an diese große Tatsache denken, nie tylko to, że my o tej wielkiej rzeczy będziemy myśleć, sondern dass wir anbeten daran denken. Ale chodzi o to, abyśmy z uwielbieniem o tym myśleli. Dass beim Brechen des Brotes und beim Trinken des Kelches, przy łamaniu tego chleba i przy piciu z tego kielicha, und bei den Liedern, die wir dabei singen, i w tych pieśniach, które przy tym też śpiewamy, und bei den Gebeten, die gesprochen werden, i w tych modlitwach, które są wypowiadane, und beim Lesen von Schriftabschnitten, i przez to, że czytamy te urywki z Pisma, dass dabei Anbetung aus unseren Herzen zu Gott vorstellen.
aby przy tym wszystkim uwielbienie z tego wznosiło się w górę do Boga. Haus Gottes auf Erden ist eine große Sache. Dom Boży na tej ziemi to rzecz bardzo wielka. Und es ist unser großes Vorrecht, das zu verwirklichen an einem Ort. I to jest wielkim naszym przywilejem, że możemy to urzeczywistniać na jednym z miejsc. Und ich freue mich, dass es Gläubige gibt hier in Orzesze. I ja cieszę się z tego, że są tutaj w Orzeszu wierzący. Die wünschen so zusammenzukommen. Którzy życzą sobie, aby w ten sposób się zgromadzać. Indem sie sich ausrichten nach Gottes Wort. Również kierując się według Słowa Bożego. Ein hohes Vorrecht für uns. Jest to wzniosły przywilej dla nas. Aber eine große Freude auch für Gott selbst. Ale również to jest powodem wielkiej radości dla samego Boga. Wenn er vom Himmel auf diese Erde blickt. Gdy on spogląda z nieba na tą ziemię. Und er sieht Gläubige, die sich nach seinem Willen ausrichten. I widzi wierzących, którzy chcą postępować według Jego woli. Ja, das freut sein Herz. To cieszy Jego serce. Und das ehrt den Namen des Herrn. I to czci imię Pana Jezusa. Oh, yeah.
Kolosan, trzeci rozdział. Kolosy byli w pięciu krajach.